Sichil na jedenastce. No nie, ja nie wykorzystam lidera, nie? Przecież mu wszystko zabijam. Będzie, będzie właśnie na kanale. Pokażę też to, żeby wiesz, mieli świadomość ludzie, o co tutaj chodzi, że... Żeby się nie podpalali, że tam wyjdzie im dwa razy z Sichilem, bo potem jest sytuacja taka jak teraz i... No i co, no i to trzeba obiektywnie, jeśli by się chciało to ocenić, no to trzeba o tym wspomnieć albo zobrazować ludziom, że to nie jest takie aż super. Cześć, siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj po raz pierwszy na kanale Sichil, szerzej znany jako diaksowy miecz z Minecrafta, który tak naprawdę był oczywiście drogocennym ostrzem wykutym w Mahakamie. Ciekawostką jest, że na klindze wyryto krasnoludzkimi runami słynny zwrot na pochybel skurwysynom, cytując, którym to często posługiwał się Zoltan. Niestety, miecz ten w gwintowych realiach na pochybel jest nie tylko skurwysynom, ale i zwykłym bogu ducha winnym graczom. Jest to bowiem karta zaliczana do niechlubnej kategorii tych rakowych, którą większość graczy uważa za niezwykle toksyczną. Nie ma co się dziwić, bo brak możliwości skontrowania syren tworzonych przez Arniolfa niemalże od razu stawia gracza na przegranej pozycji i uniemożliwia mu cieszenie się z dalszej rozgrywki, gdyż rozpędzony Sichil efektem kuli śnieżnej jest w stanie zdziesiątkować szeregi wroga. Talii Sichile można stawić czoła jedynie pozbywając się syren, bądź wzmacniając je tak, aby nie był on w stanie uzyskać na nich śmiertelnego ciosu. Sichil jednak jest też w stanie wyeliminować się sam, jeśli po prostu nie stawi się na bitwę w pierwszej rundzie. Wczoraj na streamie zdecydowałem się po raz pierwszy na własną rękę sprawdzić, jak to jest dzierżyć najbardziej znienawidzone ostrze w gwincie. Odczucia miałem mieszane, bo z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, że władając tak niebezpiecznym narzędziem można czerpać satysfakcję z pełnego zdominowania rywala. Z drugiej strony jednak nieco odrzucający jest fakt, iż powodzenie naszej misji oparte jest tylko na jednej karcie, gdzie jej absencja w rundzie pierwszej praktycznie wyklucza nas z danej rozgrywki i redukuje szanse na zwycięstwo niemalże do zera. Wielu graczy przyciąga pewnie fakt, że jest to niezwykle prosta w obsłudze talia, bo schemat jest zawsze ten sam i w większości starć mimo wszystko zdaje egzamin. Zaczynasz zawsze z Arniolfa, w tej samej turze grając Renfri. W następnej zbijasz pierwszą syrenę Sichilem, który to zagrywasz z Księgi Wiedzy Tajemnej bądź Oneiromancji. Nie z Księgi Wiedzy Tajemnej, tylko przepraszam, z Krainy oczywiście Tysiąca Baśni. Moi drodzy, zaczynasz, tak jest, w kolejnych turach ustawiasz granymi z Sichila brązami kolejne śmiertelne ciosy, bądź pamiętając o zachowaniu inicjatywy. Sichil naładowany w R1 do poziomu nawet 5 obrażeń w następnych rundach nie pozostawia złudzeń rywalowi, będąc w stanie zbijać niemal każdą zagrywaną jednostkę. Jednocześnie samemu rozstawiając się z brązami, do tego na końcu dochodzi naprawdę potężny zastrzyk punktów własnych, jakim jest Król Bran, który prezentuje tutaj sobą przeważnie ponad 15 punktów. Specyficzny, schematyczny i bardzo toksyczny deck, który jednak znajduje szerokie grono swych entuzjastów ze względu na łatwość w jego opanowaniu oraz niestety potwierdzoną skuteczność. Ja z Sichilem bawiłem się... Nie bawiłem się przesadnie długo, bo rozegrałem nim raptem 5 gier, wygrywając z nich 3 i osobiście raczej nie będę częściej do niego wracał. Dajcie znać, czy jesteście Team Sichil, czy jak większość Anty. Aha, i ostatnio puściłem sobie jedno z moich materiałów z ciekawości i strasznie uwierało mnie wdrażanie co chwilę między zdania przerywników w stylu Stąd też tym razem postanowiłem napisać omówienie, a nie standardowo lecieć na spontanie. Dajcie znać, czy w ogóle odczuwacie tą różnicę, czy jest ona dla Was widoczna. A tymczasem my widzimy się już na gierkach rankingowych. No dobra, no. Właśnie w tym tkwi tutaj delikatny problem. Wydaje mi się, że... no będzie miał czym chyba wzmocnić te syreny na starcie. Może być ciężarem. Nie ukrywam. Niewątpliwie.
sumie w rębacza klątwa obżarstwa. O, pinastri z subem. No nie, no królowa bez suba jakby paradowała, to by było jakieś nieporozumienie, prawda? Także pinastri sztos. Teraz nie wiem, czy błogosławię sobie miłosierdzia, czy tą pokorę. Dobra, wezmę tą pokorę na spokojnie. Dobra, tak, hops. I oddajemy sobie, powiedzmy, nie wiem, wielorybnik. Dobra, fajnie. Intensywna pierwsza tura w naszym wykonaniu. Zobaczymy, czy poradzi sobie tak sprytnie, że... Nie? O, nie. Nie chcę tutaj opętanych syren dwukrotnie potraktować. Ja bym witalność dał dwóm syrenom i wzmocnił trzecią, nie? I to by mi już utrudniło sprawę. Natomiast teraz... Teraz możemy już sobie tutaj robić, co nam się żywnie podoba z naszym Sichilem. Kraina testująca baśni. W sumie może z Oneiro bym zagrał ten Sichil, tak? Bo to dalej nie będzie... No może w ten sposób, żeby mieć już tą Oneiro. Bo ona potem jest tylko dla Brana się przyda, nie? Także fajnie, że już będziemy ją mieć. No fakt faktem, może ją nam potem... Może coś z nią zrobi. A zobaczymy. Dobra. Spoko. Pinastri, dopiero teraz mam zaszczyt tutaj cię powitać. Siemanko, witam królową subskrypcji. Król dzisiaj też jest na czacie Ceglucji, także królewska para. Cześć, cześć, siemanko. Dziękuję ci bardzo, Pinastri, za suba. 9 miesiąc. Naprawdę miło. Za niedługo będę miał rocznicę z Ceglucji. Dzisiaj miałem rocznicę z milanistą suba. Także na naszą jeszcze troszkę poczekamy, ale mam nadzieję, że się doczekamy, Pinastri. Cześć, cześć, siemanko. Witaj, witaj, Bali, no. Pinastri po mojej. Dobra, lecimy dalej tutaj z Sichilem. Ciach. Może tutaj trochę jakiegoś trębacza. Czy ten trębacz, tak jak wspomniałem wcześniej, będzie niezły z klątwą obżarstwa. Ale tu dużo mamy tych, tak naprawdę... Wielu tu mamy o wysokiej sile bazowej kart, wiele kart. Na przykład potem te wojowniczki, nie? Albo król Barant, który też jest weteranem. No. Kto ma rodziny? Aha, no dzięki za rocznicę, no. Pług. Dobra, Sichil na trójce, więc prawie zabijamy elfią prorokinię. No niestety mówię prawie, bo... No, trochę lipa, nie? Ale dobra, no. Nabijajmy karabiny. Chociaż z drugiej strony... Może ją zabiję teraz, nie... No nie wiem jak potem ze śmiertelnym ciosem. No dobra. Dawaj tak. Kurde, no ona... A nie, ja ją zabiję teraz, patrz. Tylko, że niestety... No trochę Lipton, że ten... Że też zmarnuje się niby, wiecie, te kataklizmy potem na dalekim zasięgu, no ale przynajmniej wiesz. Uzdrowił się rębacz. Nabiliśmy ten cios śmiertelny. No i dobrze, nie? No i co? Tutaj zaraz jak zagra jakąś kartę specjalną, no to się stworzy drzewiec, którego zabijemy sobie, nie? Bo ma trzy symbiozy, także idealnie na czwóreczce będzie, tak? Iluzja, powiadam. O, witalność? A, niestety. Niestety, będzie to pierwsza tura bez Sichilowej mocy. No ale okej. Okay. Gramatka daje i zabiera. Będzie musiał ją wzmocnić. No pewnie czymś ją wzmocni. Natomiast on kartą, która ją wzmocni, prawdopodobnie odpali symbiozę, nie? I stworzy się drzewiec, którego zabijemy Sichilem. Nie? Fuck. Ale dobra, teraz idealnie Sichil pasuje. Nie wiem, czy facet nie policzył, czy zapomniał, że ja już ten Sichil mam właśnie na czwórce, więc idealnie się to złożyło. Pięknie. No co, jakiś drakarek czy coś tam. Sobie coś pobijemy trochę. Dobra. Powinienem wręcz dwukrotnie uderzyć jedną Hamadriadę. A ja uderzyłem po jednym razie, co było błędem, bo bym je zabił już jedną. No ale teraz z Sichilem przynajmniej zabijemy drzewca wędrującego. To i tak okej, chyba. No nie wiem, czy biała mewa teraz.
Albo tak zróbmy. Żebyśmy do wybrzeża bezpiecznie dopłynęli. O, nerfy proszę. Ale sztos. Dzięki, Ceglucci. Mocny topór jest ciekawą personą na czacie. Mocny topór często wręcz... Można by rzec, że za często się troszkę wita. Ale spoko, ja tu podchwytuję... Podchwytuję? Podchwycam? No, wiecie o co chodzi. I też to witanie z nim dzielę. Mimo, że często witamy się po 9 razy na streama. Bardzo dziękuję za suba. W imieniu swoim, jak i mocnego topora. Mam nadzieję, że mocny topór się tutaj cieszy. Topór, co sądzisz? Tutaj o hojności Ceglucciego wspaniałego. 170 sub. 102 metry, 170 metrów bieżących subów. Pozdro Ceglucci, dzięki. 236 subskrypcja. To jest niesamowite. Topór się zawstydził, patrzcie, topór nic nie mówi. Nie dziwię się. Topson. Dawaj tam. Topi! Się nie bój. Topek. Topson. Nie no, nie gram chyba klątwy obżarstwa, mimo że w rębacza jest świetna, nie? Ciekawe, czy on byłby w stanie to zrobić. Mocny topór pewnie powie elo. Topór, dawaj tam! Nie mów, że nie ma już topura. Topura to może... Topora. Ja muszę tutaj już pasować. Nie zapominaj. Może powinienem był ten Sihil. Użyć lidera w rębacza, no bo to za 12 aż by był ten lider. Ale okej, okay. Jeb, co se dostał. Jak wyrolował chłop. Poważnie? Dobra, to jest mój pas oczywiście. Ale mamy Sihil na 8, co jest z takim sztosem. Pytanie, czy on to w ogóle zrobi jeszcze, nie? Teraz. I co mu na ręce zostało, bo jak to jest jakiś Gord albo Eifnen, to wiecie, no zajebiście, nie? Uwaga. Dziękuję za subika, pozdrawiam całą rodzinę i witam. Nice. No witam, nie? Witam. Siema topór. Zobacz, jakiś subik piękny. Masz złotego byka już dzięki Ceglucciemu. Mocny topór, najsilniejszy topór. Dobry. Kto się dzisiaj tak przywitał? Dobry. Elo, siema krako. O, elo. Siema krako. Kraken. Krakenami, crackheadami, flow karatekami. Karani za nic. Zachowam sobie twoją czaszkę. Puchar do miodu jak znalazł. Bang, bang. Jedziemy. O, ale toksyczny streamer. Sihilem gra. No musiał być kiedyś ten pierwszy raz krakonowe, no co? Musiał być kiedyś ten pierwszy raz. Ostatnia niedziela. O nie, i patrzcie, i dostanę. Znaczy w sumie to... No dobra, git. No i fajnie. Czat namówił mnie, no. Teraz nie wiem, czy proaktywnie zacząć... Nie wiem, zbrana, ale on się jeszcze naładuje trochę, nie? W sumie mógłbym teoretycznie. A nie, nie no, on się jeszcze naładuje, myślę, nie? Ten bran. A z drugiej strony szkoda Sihila, nie? Szkoda wojowniczki grać bez Sihila. Ty, to może walnę tego kracha już, co? A czy tego brana? On i tak zagra Eifne pewnie. No, no. Dobra, racja. Boję się trochę, że on ma last say, ale on jest lojalny przecież, to jest na bank lojalne, więc on nic nie zrobi branowi, to jest piękne. I bran, jeszcze mamy dychę na branie z klątwy obżarstwa. Chyba, że zagra Eifne, wiesz, z rady Insegrima. To by było sztosem. Bo ze wlasu już poszedł, okej, okay, ale może zagra z rady Insegrima, a, no niestety nie. Otóż nie tym razem. Dobry. Była. O, ale fajna czarodziejka.
zębem wiewióry. Mewa. Słuchajcie, on musi mieć jednostkę, żeby je nasycać jakimiś kartami, w sensie grać w nie jakieś hartowania różne, nie? Bo tak to co ma ofensywnego? Lekcje przyrody pewnie tylko. Klątwa obżarstwa cię nawiedziła? Czemu? Kiedy? Była czarodziejka i się zmyła. O, discard poleciał. Zdiskardował chyba lekcję przyrodniczą. Ciekawe. Spokojna głowa. Zaopiekujemy się twoimi dziadkami. Fajno, miałeś czarodziejkę? Była. Mówi ci coś hasło ultimatum tridamskie? Efekt uboczny po diecie, ale już się opanowałem. I co tam szamałaś takiego? O! No, to było całkiem. Cyk, chłopie. O, ale miazga. Wow. Masakra, ty. GG. Moneta niebieska. Tajny skład. Tajny składzik. Top secret. O, Sihil. Na ręce. Bez pardonu, bez problemu. Księga, kraina księgi. Tysiąca księg. Księgowych. Baśni. Zawodowych. Dobra, spoko, nie? To z baśni gramy Oneiro. Od razu zagram baśń teraz. No. Baśnie. Dobra, no to robimy to tak. Furia. Kurde, jeszcze jest ten zwój przeklęty. O, elo topór. Siema topór, elo. Dobra, mocny start. Klątwa gniewu, klątwa chciwości. Klątwa gniewu. Odnowienie 8. Chyba wezmę błogosławieństwo miłosierdzia. No. I teraz ten zwój się na nic nie przyda niestety, nie? Co ja mam sobie do... Chociaż Hanzę sobie wezmę, bo będą punkty teraz, nie? Osoba fizyczna się przede mną nie ukryje. Wezmę sobie Hanzę. Bo tak jak już wspomniałem, to będą punkty. A oddam, nie wiem, coś tam. Na przykład... Łowcy bruków. Udany eksperyment. Dobra, Sihil wjeżdża. Kolejny. Łowca z Brooklynu. Kurde, miałem tutaj dać drakar koło Arnulfa. Dobra, spróbuję pamiętać o tej pasywce, bo to... Czyli teraz jakbym parzyste coś zagrał, to między łowce i rentry fajnie siądzie, tak? No. Czyli na przykład wiewiór jest parzysty, albo Hanza. Ładnie. Dobra, bijemy. No i chyba... Chociaż czekaj, przydałoby się tutaj zrobić może w ten sposób, żeby ustawić sobie czwórkę, nie? Dobra,
O, siema, topór. Takie numery. Chwilę mogę teraz zabić w sumie Redańczyka i wygnać od razu wiewiórką, nie? Aha, jednak nie. Chyba, że... Czy to się opłaca zagrać jeszcze tutaj tą turę, żeby Sichil nastakować jeszcze? Chyba tak, nie? I będziemy grać z nim długą rundę, będziemy mu wszystko zbijać sukcesywnie, tak? Czyli mogę sobie zagrać jeszcze Sichil, czy tu się bliduje? Nie wiem. Bo on też nie skorzysta w drugiej rundzie, wiesz... Ja chyba bym tak poszedł. W ten sposób, nie? Kretyna się pozbyliśmy. Sichil na szóstce. Była moim ideałem. Dokładnie. No i co, no fajne karty. Nie ma co wymieniać, jest git. No zrobi sobie ten carry over, pewnie z kilkoma monetami przejdzie. No, rundę trzecią. No tak, no tam to trzeba mieć farta, żeby dobrać, jak masz dwa scenariusze, chłopie. Jaki Sichil nagle, weź w ogóle. Jeszcze, żeby ustawić ten Sichil na innym liderze niż ojcobójcza Furia, to ja nie wiem, to jest w ogóle... Tak się da? Przepraszam. Mogę Hanzę dostać, nie? Na łapę. No i zaczynamy z Bianco. Gorzej jak zacznie z Gelerta, to wtedy już będzie delikatny problemik. Gelert byłby problematyczny. Nie wiem, jakaś czuła Imkę. Czasem ją grałem, jakby tarczę wzięli jej. Zobaczymy, co to będzie, nie? W ogóle. Serio? Kurde, klątwa gniewu. Siedzi jak zła, ale czy jest sens używać nią teraz? Zobaczcie na tą klątwę gniewu, jaka piękna. W sumie bym mógł. Ale mógłbym też, nie wiem, zagrać sobie Sichil w Skarabeusza i korsarzem naznaczyć drugiego Skarabeusza. To będzie Sichil na siódemce, no to może w ten sposób, co? Albo tak zrobię jeszcze, czekaj. Żeby mieć pewność, że on padnie, nie? To zabijemy po prostu topornikiem. Bo tak to akurat by jakiś ping nie trafił z tego kataklizmu i by była lipa. On by potem zagrał sobie coś tam i nie wiem. No, zrobiliśmy w ten sposób. Okej, scenario. Dobra. Nie wiem, czy będzie lepszy Włoch. Na ósemce, Sichil. Ze dwójdę z pieskiem, dobra. Jules. Hmm.
No, ciekawe. Czym to się skończy? A zatruł, okej. No to teraz Sihil może w rębacza. Okej. Ekstra. Ekstra wertyk. Dawaj, dawaj. O, no i teraz może mi sprawić kłopot. Jeśli dwukrotnie go naciśnie. No dobra. No to co? To będzie jego jedyny spender? O. Okej. Znowu... No dobra. A czekajcie, czy oni tą pasywkę mają... Jak ich zabije, to nie będzie... To w sensie... Chyba się opłacałoby teraz strzelić, nie? Z tej klątwy na przykład w nich. Albo w tą załogę, chociaż to dwie zginą. Żeby tą hienę troszkę podobijać. Czy może Sihilem dobić? Ale zostawię tą załogę jedną, żeby mieć ewentualnie cios Sihila. Jeśli by znowu morską hieną wydał coiny. No. Teraz korsarza tutaj pomiędzy tą dwójkę, nie? O, oh, nice. No. Dobra. Ładnie, pasywka coś tam robi. Nie zginęła załoga, no ale dobra, to będzie cios dla Sihila ewentualnie. Misiaczku, o! Nie daj się prosić. Wow. Kurde, jaka hiena morska. Nieźle. PS6. PS6. Trochę kataklizmu nie zaszkodzi. Kurde, współczuję. No rywale ciężko naprawdę mają na to grać. No, sam też nieraz się nadziewałem na Sihil, ale no jeśli się tym operuje, to wow. No daje to tam jakoś, powiedzmy, satysfakcję chyba trochę, nie? Chłop nie ma co z tobą robić, człowieku. Podeślesz ten deck? I był jakiś moderator? Nie, nie było. No nikt niestety nie zaktualizował, ale podeślę ci teraz. Łap. No niestety, chyba Sihil jutro na kanale.
No cóż mogę rzec, no, no nie wiem. Co, na lasce? Na lasce, Bran? Dobra, tu na lasce. Je, psychi za 12. Bilansik 3-2. Pierwszy meczek był też do wygrania, ale pierwszy raz tym grałem, nie? I chyba 2 punktami przegrałem. No dobra, mamy to. Rzucę jeszcze tego Brana po chamsku, skoro już gram takim Sihilem, to wiecie. Binance czy Binance? Sorry. Szybko to postaram się zrobić. Okazały Bran. Masakra, nie? Powinno być zabronione. GG. Boże, ale dał GG, dzięki. Wow. Dobra, tutaj jakiś areszt. Kapłanki z Sihilem? Nie, ten zamek, ten wisior z czarnym słońcem? To się animuje? Wow, ale poleciał. Niezły starter, dobra, czyli tak. Furia i Renfri. Poleciał. Jaki tu jest manewr bojowy w ogóle? Jaki tu jest bojowy manewr? Przeklęty zwój. To lipa, nie? Trochę. Odnowienie 7? Nie, chyba błogosławieństwo pokory sobie wezmę. Odnowienie 8 znaczy teraz jest już. O! Nie ma lepszego obucha niż twarda czaszka. Dobra, zaczynamy ustawianko. Zagrałbym coś z krową czempionką. Doni z podwójnym? Muszę kiedyś zrobić Doni Mira i podwójnego bombardowańca. Ciekaw jestem, kto jest pomysłodawcą tego. W ogóle. Swoją drogą. Już nie pamiętam nawet. Jakiś totalny kozak. Kurde, jakby czempionka miała zemstę. No, spoko by to było w zasadzie. Tak myślę. O, mural. Aha. No widzisz. Zębem wiewióry. Czemu nie grałem wcześniej Drakkara? Zapomniałem o nim? Zemstę miała kiedyś czempionka? I właśnie, przecież to by pasowało do tego, co naprawdę się tam działo, nie? To bez sensu, że ona nie ma zemsty. Znaczy fajnie, że kiedyś miała, ale to... Siema mocny topór, siemano. Topór! O, megaskop za piątaka, nice. Kozak. Kawał megaskopu, nie ma co.
Dobra, tu jest szóstka, więc będziemy, ubijemy sobie tą dywizję. Może była za mocna na realia. Zaraz po homecoming. Teraz może by była taka już normalna, nie? W takim wypadku, w takim układzie. Ogień. Sihil, 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 pam, param. Ohoho, ale ulewa. Czas na negocjacje. Dobieg końca. No. No jedziemy. O. Spoko. Sihil na 9 w R1 ustawiony. Necker. Co ty? Coś podobnego. A ja muszę spasować już, tak? Ja muszę spasować już, nie? O, Ciri. Już trochę szkoda tej pychy w Ciri, nie? Ale... No, Sihil by nie wrócił, właśnie. Tararararara, pam param. O, tu ta baluga. Znowu jedna droga, tamtą. Ta. To nie, muszę chyba tak zrobić, nie? Czekaj. A żeby nie stracić karty tutaj. Bran się w sumie o 11 wzmacnia, ale to jest fajny finisher, nie? No ale to mam klątwę pychy używać już? Chyba... Siema, Artur Karpa, siemanko. Ta? To kangurzyście. No, w sumie, faktycznie to starczy. Nani-san! Nani-sain! Pasywka. Jajo chlebki. Dobre są jajo chlebki. Jadłem nasi goreng, takie danie indonezyjskie, lol. Jajo chlebki? Chleb w jajku. Bajo jajo chlebki. Bajo jajo chlebki. Trochę lipa, bo co? Muszę zacząć z brąza, nie? Chleb w jajku to jak sobie dwa pajdy między... Dobry. Siemam, stopu. Dobry. Dobry. Artur Karpa, siemano! Chleb w jajku to nadjedzenie. Jajo chlebki. Bajo, jajo, chlebki. Zębem wie. Bajo, jajo, chlebki. Nawet Balder bajo, jajo, chlebki pochodził? Nie, no jajo, chlebki. Jajo, chlebki, nie? Jajo, chlebki. Jajo, bajo, jajo, chlebki. Brak mi piątej klepki. Co? Alba!
Ale jaja. Sichil na 11. No nie, ja nie wykorzystam lidera, nie? Że mu wszystko zabijam. Instant. Nie, tylko nie kineskop. Proszę cię. Fuck, tylko nie kineskop. Masakra, ty. Ale wjechał. No ale powiem szczerze. Co? Kucury, bambury. Goal Sancho, a United gra. W ogóle oglądałem trochę wczoraj Barce, ładnie to chodzi tam. Cookies, jakie chlebki. Cookies. Oglądałem wczoraj trochę Barce, ładnie chodziły. Ładnie to chodziło im tam, chociaż przy stanie remisowym Sociedad mógł im strzelić jeszcze lekko. O, prawdopodobnym jest, że zmarnuje Easy Hill i lidera. No szkoda. Znaczy no. Jaju, chlebki. Dobra, on ma 6 z lidera. Czyli musi jeszcze 23 zrobić. Okazuje się, że zrobił 10. Na szczęście. Wow. GG. Dobra. Czerwona moneta. Czerwone korale. No i co? I co? No, taki to jest Sichil właśnie. No i taki to jest Sichil, nie? Zresztą jak ten, jak... I tak tutaj facet mógłby skontrować nasze mewy właśnie swoją mewą własną. Dobra, no poleci pas od razu i zobaczymy, czy dobierzemy w R2, chociaż jak nie, to olewam to. To nie ma co wtedy. Nie drażnij mnie. A niech mnie Kraken pochłoni. Czy po trzech teraz pas? Czy po trzech pas po prostu? Co? Zębem wiewióry! Może po trzech, co? Żeby nie było. Dobra, zagram jeszcze w tej rundzie Hanze Renfri, żeby się odchudzić, żeby zwiększyć szansę na dobranie baśni Oneiro bądź Sichila. No i zobaczymy, nie? Czy to się uda? Dawaj, kontra blok. Nie przystawaj. Potrzebujesz pomocy? Let's go. O! Serio miał takie karty, że wygnał Morka? Fuck. Ej, gościu wygnał Morka, nie? Bez kitu. Znaczy nie wygnał, tylko zdiskardował. Okej, może go zagra potem z Fukushin, ale to jednak... No, nie wiem. Co chłop musiał mieć na ręce? I teraz Hammonda jeszcze rzucił też Golda. Dobrze, gram tą rundę jednak. Stwierdził, że mu się nie przyda. No, na last save, na mojego brana. Ty, patrz, fajnie, bo... On będzie chciał grać w takim razie R2 chyba, nie? Skoro tego grzyba dał. No. Ostrzyk
panowie. No i co, no będziemy w R2 robić manewry, o ile w ogóle dobierzemy, nie? Same goldy na ręce, co se dobrał, gościu. Nieźle. Patrz. Znowu coś będzie musiał mocnego odrzucić, ej. Dawaj, znowu coś mocnego poleci. Chyba, że dobrał dwie słabe karty. A tu jeb... Ej, myśli, czy jest lipa jakaś. Ma facet lipę. Siema, Melon. Patrz! Co? Co to jest w ogóle z Iris deck to jest? Ej, chłopie. Co za niefarta bym miał, gościu, nie? No w sumie Iris tutaj w tym deku z pancerzem. Okej, jest król baran, ale nie ma... Raz, dwa, trzy karty, które, z których mogę mieć sichel. No proszę cię. Ja chcę pograć tą gierkę, to się zapowiada spoko. Nie można mieć takiego niefarta aż, no. Kurwa, można! No zaje... Czemu, stary? No taki deczek miał, ma gościu. I co? A my nie. I chuj. Dobra, nie będę tutaj świrował, nie będę tego grał, nie? Ja pierdzielę. Dwie rundy, stary, całe. Żeby dostać jedną z trzech kart w deku. Ani jedna. Jeszcze grałem na jakiś deczek wymyślony dziwny. Nie no, lipa totalna. Jeszcze Renfri nawet nie ma, ty. Dobra. No, taki to jest ten sichil właśnie. Będzie właśnie na kanale. Pokażę też to, żeby, wiesz, mieli świadomość ludzie, o co tutaj chodzi, że... Żeby się nie podpalali, że tam wyjdzie im dwa razy z sichilem, bo potem jest sytuacja taka jak teraz i... No i co, no i to trzeba obiektywnie, jeśli by się chciało to ocenić, no to trzeba o tym wspomnieć albo zobrazować ludziom, że to nie jest takie aż super. Ale wiesz, to też jest niesamowity niefart. Przecież dwa razy mi się tak stało, nie? Na te kilka gier. Było też raz tak, że nie dobrałem w ogóle tych trzech kart, stary. No weź w ogóle, nie wiem. Siema, Snopek. Tylko, że już koniec mamy, Snopek, wiesz? No ewentualnie, jeśli on by teraz... Jakie ciało? Jeszcze żywych szukamy kraty. Przestał grać, ale jak zejdzie poniżej tej szóstki, a raczej zejdzie, bo ma tego grzyba. No dobra, nie ma sensu. No taki to chciałem. Taki to chciałem ostatni meczyk zagrać, no ale to... Co już? No nie wiem.